Nazywam się Rafał Czernik, to jest koleżanka Elżbieta Jarmusz, reprezentujemy projekt Risti. Czy ktoś słyszał o nas? Bo nas jeszcze na rynku nie ma. Jedna osoba. Fajnie. Nie, dwie, trzy, cztery. Super. Wbrew pozorom, byłem w szoku, jak dużo podobieństw jest między nami. My z Elą też wcześniej, może nie 20, nie wiem, tam było 15 chyba, my 12 lat w korporacjach. Też w finansach, w konsultingu, w bankowości. Poznaliśmy się na studiach w sumie też finansowych, bo to był cykl MBA na Politechnice Warszawskiej. I tam tak naprawdę odkryliśmy problem, w sumie problem, który my mieliśmy. No i Politechnika przekonała nas do tego, żeby go zrealizować. Dziś od kilku miesięcy go realizujemy. Więc jest bardzo podobnie do tej historii, którą przed chwileczką słyszeliśmy. I jakby codziennie utwierdzamy się w przekonaniu, że czy to chyba nas przy życiu trzyma, że ten problem nadal jest istotny, nadal my go mamy, mają go nasi znajomi i to nam pomaga na co dzień, że tak powiem, walczyć z wszystkimi przeciwnościami. Co prawda u nas aż tak kolorowo nie jest, jak było wcześniej, ale to może i dobrze, że nie będą same takie happy endy dzisiejsze. Więc tak jak wspomniałem, projekt rozpoczęliśmy w dwie osoby. Dziś cały zespół to już około 20 osób w Polsce i za granicą. Projekt jest mocno technologiczny. My z Elą wcześniej z technologią nie mieliśmy nic wspólnego. To też pokazuje, że można robić i zapachy, i telefony, i tak naprawdę chyba wszystko, na co można wpaść tak naprawdę. Długo myśleliśmy o tym, o czym dzisiaj opowiedzieć. Wybraliśmy prawą stronę modelu biznesowego, czyli to, co jest ciekawe, tak? Czyli jaki jest problem, który rozwiązujemy, jakie jest jego rozwiązanie, w jaki sposób doszliśmy do tego rozwiązania i czym tak naprawdę jest nasz produkt, którego jeszcze dzisiaj nie ma na rynku, więc my nie możemy się pochwalić wynikami, ale możemy pokazać te kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy naszej pracy na kilku slajdach. Opowiemy pokrótce to właśnie, jak powstał pomysł na taki projekt, jak rozwiązaliśmy potrzebę, którą odkryliśmy. Pokażemy, powiemy chwilkę na temat tego, jak pozyskaliśmy finansowanie. Pokażemy, w jakim miejscu dzisiaj jesteśmy, gdzie zamierzamy nasz produkt sprzedawać i na koniec coś na temat kwestii takich przyjemnych, co nam się najbardziej podoba, ale i również to, co nas sprawia nam najwięcej problemów. I tutaj też będzie analogia do poprzedniej prezentacji. Jak to wszystko się zaczęło? Zaczęło się od problemu. Jako rodzice dzieci, my też mamy znajomych w naszym wieku, bo my jesteśmy dinozaurami w tym świecie startupowym, mamy 35 lat powiedzmy, odkryliśmy, że my i nasi znajomi mamy problem z komunikacją z dziećmi. Znaczy, dzieci od nas nie odbierają telefonów. My jeszcze wcześniej z Elą pracując, dużo jeżdżąc z konsultingu czy bankowości, studiując w weekendy, no zdarzało mi się, że 2-3 razy w miesiącu udało mi się do syna dodzwonić, co jest dużym problemem, szczególnie w dużych miastach. Dawniej tego problemu nie było, bo wychodziło się na dwór, mama krzyczała, że na zupę do domu przez okno i było łatwiej. Teraz on przechodzi przez pięciopasmową jezdnię, idzie na drugie osiedle, nie ma go 4 godziny. Ja naprawdę nie wiem, oczywiście ma telefon ze sobą. Zapytaliśmy więc rodziców, czy taki problem istnieje i 70% osób powiedziało tak, to jest duży problem, nie mamy kontaktu. To co ciekawego wyszło w badaniach, bo geneza była jakby projektu o dzieci, jakby wyszła od dzieci, to, że potwierdziło nam one również ten problem wśród innych grup. Tak? My, technologia przyzwyczaja nas do tego, że jak żona nie odbiera przez 4 godziny, to pewnie coś się wydarzyło albo jest gdzieś, gdzie nie powinna być. No nie? Tak samo z osobami starszymi. Często traktują telefony komórkowe jako stacjonarne, zostawiają w domu, albo ich nie słyszą, bo głośno oglądają telewizję. I tutaj też ten problem był, że te osoby nie odbierały telefonu. I tak naprawdę po chyba kilku tygodniach badań, to były też głównie empiryczne badania, nie wydajemy pieniędzy na badania, tylko raczej spędzamy czas z ludźmi, którzy mają te problemy. Okazało się, że mamy 3 segmenty klientów, tak? Czyli rodzice, którzy nie mogą się dodzwonić do dzieci, osoby aktywne, dorosłe, które nie mogą się dodzwonić do znajomych i do rodziny, i także opiekunowie czy dorosłe dzieci osób starszych. To, co ciekawe wyszło i później się okazało, że i duże koncerny sobie z tym nie radzą, to taki insight, polsko brzmiące słowo, że klientem jest zupełnie ktoś inny. Znaczy klientem są te osoby, o których już wspomniałem, ale
Osobą, która ma nosić, użytkownikiem, nosicielem tak zwanym, jest zupełnie ktoś inny. I to jest ciekawe o tyle, że produkt musi spełnić potrzeby dwóch totalnie różnych osób. A często te potrzeby są ze sobą sprzeczne. I widzimy obecnie kilka produktów na świecie, które sobie z tym kompletnie nie poradziły. Dlatego też zdecydowaliśmy się o tym dzisiaj opowiedzieć, bo to jest w naszej ocenie bardzo ciekawe. Więc jak do tego rozwiązania, jakie dzisiaj jesteśmy dzień przed wprowadzeniem na rynek, doszliśmy? Zebraliśmy dzieciaki i powiedzieliśmy im, żeby kilka dni robiły to, co zazwyczaj robią. To znaczy spędzaliśmy dni z nimi, chodziliśmy do szkoły, na place zabaw, na parkury, do parku, na boiska i tak naprawdę sprawdzaliśmy, dlaczego nie odbierają telefonów. Oczywiście większość z nich miała telefon przy sobie. No i dzieciaki robiły różne rzeczy, tak, w których no, trudno byłoby sobie wyobrazić, żeby latały ze smartfonem za 1000 zł. To są sytuacje konkretnie z naszych właśnie badań. I te dzieci nie odbierały telefonów. Te telefony leżały albo obok boiska, zostawały na biurku w domu, pod łóżkiem, często rozebrane, bez baterii albo rozładowane. Te telefony były w plecakach, wyciszone po szkole. To jest duży problem w szkołach, z nauczycielami też rozmawiamy. I to wszystko sprawiło, że jakby zaczęliśmy rozumieć, o co chodzi, że wszystkie dzieci dziś telefony mają, bo muszą mieć. Natomiast te telefony wyglądają tak, znaczy to jest przykład tylko, tak wiadomo. To są smartfony i służą tak naprawdę tylko do jednego, tak? To jest jedyna, nie tylko ta aplikacja, ale generalnie jak dziecko bierze telefon na obóz, to jeszcze w Warszawie bateria pada, tak? Bo korzystają tylko albo z gier, no czasem internet, YouTube, tak? Jakieś filmiki, ale zazwyczaj też o Minecrafcie. Jaka aplikacja jest najrzadziej używana? Wyszło, że telefon, tak? To znaczy jeszcze rzadziej jest SMS, ale telefon jest bardzo rzadko. Więc myśmy zaczęli szukać tak naprawdę rozwiązania na świecie wtedy, bo nie wierzyliśmy, że nie ma produktu, który by ten problem rozwiązał. Tak? No gdzieś musiał ktoś wpaść na to, na co my wpadliśmy, żeby coś takiego wymyślić. No i okazało się, że nie. Więc jakie były kolejne nasze kroki? Zaczęliśmy pytać i rodziców, i dzieci, jak musiałby wyglądać taki aparat, żeby faktycznie ten problem rozwiązać, tak? Oczywiście pytaliśmy we wszystkich segmentach, ale dzisiaj będę mówił głównie o dzieciach, bo mamy chyba tylko 20 minut, więc czy 2 dni. Więc wszyscy powiedzieli jedno, niech to będzie bardzo proste, już wiedzieliśmy, że będzie trudno, niech to będzie łatwe w użytkowaniu, niech to będzie, jak to mówili, noszalne, to znaczy, żeby dało się to na siebie założyć w jakiś sposób, a najlepiej kilka różnych sposobów, żebym to ja decydował, w jaki sposób chcę to nosić, tak? A nie tutaj duży smartfon przyczepiony. Tak wyglądały produkty na rynku wtedy, jak myśmy zaczynali naszą przygodę z Visti. Były to tak naprawdę infantylne adaptacje normalnych chińskich telefonów, niczym nie różniące się. No spróbujcie z tego napisać SMS-a. One mają funkcję SMS-u, mają książki telefoniczne, mają naprawdę kolekcję ringtonesów, tu są naprawdę wypasione telefony. Tak wyglądały słuchawki wtedy, jak zaczynaliśmy. To był mainstream, to znaczy wszyscy duzi gracze pakowali ile się da w tak zwane noszable, czyli w smartwatche, wiązali je z telefonami i to się dzieje do dziś. Znaczy tego jesteśmy świadkami na co dzień, można wejść na internet i to widać. Tak? To były dwa trendy, które były wtedy. My już wiedzieliśmy, że na pewno ani jeden, ani drugi to nie jest dobra droga. Że my wiedzieliśmy jedno, że musimy spełnić zarówno potrzeby użytkownika, to znaczy, żeby dziecko chciało nosić to coś, cokolwiek to będzie wtedy jeszcze, no i żeby spełniło potrzeby klienta, czyli moje. To znaczy, żebym ja wreszcie mógł się dodzwonić do mojego syna, jak on jest na podwórku, gra w piłkę, prawda? Te telefony nie rozwiązywały ani potrzeby klienta, ani potrzeby użytkownika. Dzieciaki w ogóle wstydzą się z tym chodzić. Chyba, że 3-latki, ale one same nie wychodzą z domu, więc po co im telefon? One grają na iPadzie wtedy. Te telefony z kolei spełniają tylko potrzeby użytkownika, no bo mają wypasione gry, tak? Ostatnio na obóz kupiłem synowi taką tanią Nokię w MediaMarkcie, to znalazł 3 minuty węża i też rozładował, więc to pokazuje, jak te dzieci, zresztą oni już dziś kodują, swoje serwery na Minecrafcie stawiają, to jest niesamowicie różne pokolenie od tego, kim my byliśmy. Ja się uczyłem na Atari jeszcze. My postawiliśmy sobie za cel, że zrobimy to inaczej i chcieliśmy być tam, tak? Czyli żeby i rodzic chciał to kupić, a dziecko chciało to nosić.
Czy nam się udało? Zaraz zobaczymy. No i wtedy powstał problem najważniejszy, to znaczy ja socjolog, tak? Ela, nie wiem, też chyba nie techniczna. Zarządzanie, finanse, na bogato. No i zaczęliśmy się zastanawiać, jak taki telefon działa, nie? Zaczęliśmy rozbierać telefony, zaczęliśmy dzwonić po firmach z całego świata, po dużych firmach, biurach projektowych, pytać, rozsyłać szumnie nazywane RFP, tak zwane Request for Proposal z biura na Politechnice Warszawskiej, żeby ktoś nam wycenił zaprojektowanie telefonu, pomógł, powiedział, jak to się robi, tak? Przeczytaliśmy tyle książek na ten temat. No i dziś wiemy, jak to się robi. Mamy nawet działające nasze produkty, zaraz pokażę. Ale tak to się faktycznie wszystko zaczęło. Troszeczkę jak z tymi perfumami, też pojechali do Francji i fajnie. Więc tak, na podstawie tych wszystkich badań, o których mówiłem, podjęliśmy decyzję, że ta prostota, że ta wygoda i ta łatwość obsługi to ma być nasza przewaga konkurencyjna i tego się trzymamy od początku. To było bardzo trudne. My dniami musieliśmy przekonywać inżynierów, że nie chcemy Bluetootha na przykład. Oni nie rozumieją dlaczego, skoro to jest. Dlaczego nie chcemy wypasionego touchscreenu, tak? I tak dalej, i tak dalej. To były setki featuresów, których my nie chcieliśmy. Oni nie wiedzieli dlaczego, bo mainstream wiemy jaki jest, tak? Trzeba napakować ile się tylko da. My wiedzieliśmy jedno, to musi być małe, proste i przyjemne, tak? I tak dziś wygląda nasz produkt. Jest to mała kosteczka. Jest to w tym momencie, i chyba nie skłamię, najmniejszy telefon komórkowy na świecie. Wygląda tak. Rendery czasem kłamią, ale wygląda tak. Więc naprawdę największy wymiar to jest 4 cm. I zamknęliśmy w środku w pełni działający telefon. Zaraz opowiem o jego funkcjonalnościach, ale tak wygląda. Czym jest Risti? Czym będzie Risti? Tak jak powiedziałem, rozmiar ma znaczenie w tym przypadku, żeby można było go nosić przyjemnie na sobie i w tych wszystkich zwariowanych sytuacjach on naprawdę musi być mały i to była największa limitacja. Więc jest to tak, rozmiar ma znaczenie. Chodziło o to, żeby w tych wszystkich zwariowanych sytuacjach faktycznie można go było mieć wygodnie przy sobie. I to od początku był duży problem. Żadna europejska firma nie podjęła się realizacji tego projektu. Chodzi mi o projektowanie hardware'u. Powiedzieli od razu, że z komponentów, które oni znają i z metodyki w ogóle softu, jaki mają, nie są w stanie złożyć, że tak powiem, takiego produktu. No do wyboru mieliśmy kilka lokalizacji na świecie, mamy Amerykę 2, tak? Mamy Boston, mamy Dolinę, w Europie może Norwegia, Izrael, no i chińska Dolina Krzemowa. To jest kilka miejsc tak naprawdę. My wybraliśmy Chińczyków. Z wiadomych przyczyn chcieliśmy, żeby ten telefon był w zasięgu, tak powiem, polskiego klienta. Nie może kosztować 600 zł czy 1000, a są takie produkty w Stanach, które kosztują $200 w abonamencie. Ma własną kartę SIM, czyli to nie jest smartwatch. On nie komunikuje się z telefonem, to znaczy, że można go mieć przy sobie i to jest w pełni sprawny telefon. Można pójść pobiegać wieczorem w parku i mieć tylko to przy sobie w Risti. Można przekierować inne telefony na to, na tą komórkę de facto. Jest bezpieczny, jesteśmy właśnie w trakcie certyfikacji testów SAR-owych i w trakcie certyfikacji CE. Jest unikalny chyba na skalę świata w ogóle system noszenia. System, który składa się z kilku elementów, ja zaraz pokażę. To użytkownik decyduje, w jaki sposób będzie nosił na sobie to urządzenie. 4 predefiniowane numery. Możemy dzwonić do 4 osób z tego urządzenia. Natomiast każdy się może dodzwonić, tak, na to urządzenie. Można zadzwonić tak naprawdę naciskając jeden przycisk, czyli jedyneczkę, mama, dwójeczkę, na przykład kolega, prawda? To, co jest ciekawe, to Risti nie jest takim produktem standalone. To jest produkt, który działa i komunikuje się z platformą naszą. To jest zamknięte środowisko. Jesteśmy właśnie w postępowaniu patentowym. To urządzenie samo w sobie nic nie znaczy. Dopiero po rejestracji, założeniu profilu na naszej stronie, zarejestrowaniu urządzenia pod nazwą na przykład dziecka Rafał, wprowadzeniu zmian, czyli ustawień, które chcemy zrobić i kliknięciu zapisz, dopiero tutaj jakby nasz serwer komunikuje się z urządzeniem, zmienia te parametry. Urządzenie poinformuje nas o tym krótką wibracją i to jest tyle tak naprawdę. To jest o tyle ciekawe, że zaraz zresztą opowiem. Jest to zamknięte i złodziej, czy osoba, jeśli zgubimy nawet taki telefon, nic nim nie zrobi. Tak? Musimy tylko powiedzieć o tym złodziejom, żeby nie kradli, no bo nie skorzystają.
to ma, list jest głośno mówiące, tak? To ma bardzo dobrej jakości głośnik, który możemy na maksa podgłosić, wtedy naprawdę możemy nawet na placu zabaw tak rozmawiać. Jeśli chcemy trochę prywatności, możemy sobie ściszyć i przyłożyć jak normalny telefon. Także w ten sposób można nim rozmawiać. To, co ciekawe, co nam wyszło z badań, i chyba w tym momencie na świecie nie ma takiego rozwiązania, myśmy w ogóle zrezygnowali z dzwonków. Jest tylko i wyłącznie wibracja, która komunikuje się w różny sposób z użytkownikiem. To między innymi dlatego, że dużo czasu w szkołach spędziliśmy. Jakby podstawową wadą telefonów i sytuacją, które to powoduje, że nauczyciele zakazują noszenia, jest to, że mają internet, gry i właśnie dzwonki. Myśmy z tego wszystkiego w świadomy sposób zrezygnowali właśnie po to, żeby Wisti był rekomendowany poniekąd przez szkoły, żeby to dzieciaki miały przy sobie, tak? Wtedy nie tracą koncentracji. Znaczy na lekcjach uczestniczą w lekcji, ale jak trzeba zadzwonić, czy jest jakaś pilna sytuacja, to zawsze telefon jest pod ręką. Oczywiście mamy zegarek. Celujemy w bardzo długi czas czuwania, czy działania, stand-by, po polsku powiedzieć, na baterii, bo jest to 5 dni. Przy tym rozmiarze, to uwierzcie mi, naprawdę to jest kosmos. Na razie mamy 3, ale walczymy. Tak jak powiedziałem wcześniej, Wisti będzie niekradziowalny, jeszcze nie mam lepszego słowa, bo jest bezużyteczny, bez zalogowania się do waszego profilu, jeśli taki macie na naszej stronie. No i jest też SOS, to znaczy każda osoba, która ma takie Wisti przy sobie, może nacisnąć zieloną słuchawkę, przytrzymać kilka sekund i od razu na 112 zadzwoni. Mamy bardzo fajne rozmowy z organizacjami, służbami, ze strażakami, którzy widzą fajne zastosowanie tego narzędzia. Właśnie w sytuacjach, w których posiadanie, czy posiadanie przy sobie smartfona jest niewygodne lub wręcz niemożliwe. Tak będzie wyglądał cały zestaw. Wszystko, o czym dzisiaj mówię, będzie w opakowaniu. To znaczy my chcemy, żeby to było tak zwane plug and play, czyli co będzie? Urządzenie, będzie silikonowy futerał, który chroni nasze urządzenie, na przykład podczas zabawy. Będzie bransoleta. To też jest ciekawe, ponieważ przetestowaliśmy chyba 50 różnych zapięć i okazało się, że dziecko, żeby założyć na rękę telefon, jak spędzi dłużej niż 3 sekundy, to już nie założy. Po prostu nie ma czasu. Ważniejsze rzeczy są na dzieciakach w głowie. I zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, słuchajcie, żeby jedną sekundę zapiąć. Wróciliśmy do tak zwanych linijek sprzed kilkunastu lat. Chyba jesteśmy jedynym telefonem, który ma tak proste rozwiązanie. No bo tutaj nie ma nawet zapięcia, tak? Ale dzięki temu na testach wyszło, że dzieciaki zakładają to w pół sekundy i wychodzą na dwór. W obudowie znajdziemy również klips, żeby można było sobie przypiąć do ubrania, a dodatkowo jeszcze jest smycz, że można to też nosić na szyi. Ja na przykład tak już chodzę od jakiegoś miesiąca. Będzie też oczywiście ładowarka, instrukcja i woreczek. Jak dzieciak jedzie na obóz, to zawsze może cały komplet ze sobą zabrać. Będą oczywiście różne wersje kolorystyczne, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Jak to wszystko sfinansować? No bo to jest telefon, tak? To nie jest wiadro. Tak? No, kosztuje to sporo pieniędzy. I tak my przed tym dzisiejszym wystąpieniem troszeczkę się policzyliśmy i wyliczyliśmy, że spędziliśmy 1000 godzin przygotowując się do rozmów z inwestorami, zarówno instytucjonalnymi, jak i prywatnymi. A to chyba też dlatego, że po prostu nie znaliśmy się na telefonach, więc musieliśmy się tak naumieć. Powstało około 300 stron takiej bardzo technicznej, merytorycznej dokumentacji, biznesplanu, planu marketingowego, finansowego, produktowego, wymagań technicznych, hardware'owych, software'owych, tak naprawdę pełna dokumentacja, taka biblia. Zaliczyliśmy grubo chyba ponad 50, wpisaliśmy 50 spotkań. Trwały one około 3 miesiące, no i zakończyły się inwestycją grupy WInvestments ze wsparciem różnych środków z PARP-u, z programu 3.1. Gdzie dzisiaj jesteśmy? Dzisiaj jesteśmy na etapie już industrializacji tak zwanej, to znaczy fabryki już produkują pierwsze uprzemysłowione. To już nie są prototypy, to już są z form, z maszyn, mówiąc kolokwialnie. Jesteśmy w trakcie certyfikacji, celujemy, że tak powiem, z uruchomieniem przedsprzedaży na wiosnę, powiedzmy marzec, kwiecień, a fizyczna, faktyczna sprzedaż to będzie maj 2015. Tutaj wczoraj poukładaliśmy, zebraliśmy kilka czy kilkanaście prototypów, płytek, gerberów, żeby pokazać, jak wyglądało to prototypowanie, które trwa już dobre kilka miesięcy. I to jest faktycznie bardzo trudny proces. To nie jest software, który można poprawić z godziny na godzinę, czy z nocy na noc, dnia na dzień, bo zmieniając dwie linijki kodu. Jak jest jakakolwiek zmiana hardware'owa, to jest 3-4 tygodnie od razu.
Także w projekt hardware'owy na początku mówiono nam, nie ma projektu hardware'owego, który by się zamknął 12 miesięcy. Myśleliśmy, że nam się uda, ale chyba jednak nie. Abstrakcyjne przykłady nawet białych opasek, proszę spójrzcie, miały być białe, pierwsze wyglądały także. Więc to są tak kuriozalne problemy, z którymi mamy na co dzień do czynienia. Gdzie Wisti będzie sprzedawany? Cały produkt i jego architektura jest tak stworzona, żebyśmy mogli go sprzedawać od razu na całym rynku Unii Europejskiej i w kilku dodatkowych krajach, łącznie to jest 33 kraje. Rozmawiamy z operatorami zarówno w kraju, jak i za granicą. Rozmawiamy też z sieciami retailowymi, ale takimi, w których właśnie nasi klienci przebywają, czyli rodzice, dzieci, osoby starsze, tak? Nie będziemy takim klasycznym przykładem produktu elektronicznego w markecie elektronicznym, raczej będziemy tam, gdzie są nasi klienci, gdzie są sytuacje, w których naszemu klientowi relatywnie łatwiej powiedzieć tą historię i powiedzieć mu, jak bardzo potrzebuje tego produktu. Co nam sprawia największą przyjemność? To jest ciekawe, ponieważ w korporacjach 12 lat zawsze mieliśmy departamenty wsparcia, IT, HR-y. Każdy za nas był w stanie rozwiązać jakiś problem. Tutaj my zajmujemy się wszystkim. I to jest najfajniejsze w tym całym projekcie, bo się niesamowicie dużo uczymy. Tak naprawdę w każdej dziedzinie, dzięki temu, że na początku była nas tylko dwójka, jeszcze dodatkowo się dublujemy, w związku z tym Ela jest moim backupem, ja jej i każdy z nas wie wszystko, co się dzieje w projekcie, musi się znać na wszystkim, więc Ela studiuje schematy, tak, hardware'owe, a ja się uczę, jak zatrudniać ludzi na przykład, więc to jest mega ciekawe. To, co jest trudne, to jest bardzo podobne do tego, o czym koleżanka wcześniej mówiła. Jakby jedna strona to jest startup, coś fajnego, fajna przygoda, ale na pewnym etapie przychodzi taki moment w czasie, kiedy trzeba sobie zadać sobie pytanie, jaka to będzie firma w przyszłości, czy to będzie strzał jednego produktu, na jakim etapie zacząć budować struktury, funkcje firmy, wyjść z tego etapu startupowego i zacząć budować tak naprawdę firmę. Tu są potrzebne już dużo większe pieniądze i to jest właśnie ta gra, którą my prowadzimy. Na dziś nie znamy jeszcze odpowiedzi, czy iść lokalnie, czy globalnie, czy inwestować i z jaką dynamiką inwestować, bo jakby chętni są, tak, do tego, żeby wspierać ten produkt finansowo i nawet niefinansowo, merytorycznie, nawet są gracze z industrii, którzy mówią, że bardzo ciekawe, zróbmy wspólnie kolejne generacje, będzie fajniej. I to jest też jakby pytanie, na które my dzisiaj nie znamy odpowiedzi. Dlatego tym slajdem kończę, że jest to bardzo trudne, żeby z ciekawego startupu zrobić dobry biznes. I to jeszcze przed nami, dużo, dużo faktycznie pracy przed nami. A, to było koniec. Robiłem to dzisiaj w nocy.